Słowa najważniejsze. Ewangelia z komentarzem. Powtarzamy na mszy świętej: wierzę w Boga, Ojca Wszechmogącego. Tak, ja też wierzę, a może bardziej chciałbym wierzyć. Myślę, że samo zastanawianie się nad tym, czy i w jakiego Boga wierzymy, mogłoby stanowić ogromną część naszych modlitw. Bo mówimy, że wierzymy w Boga, który uzdrawia ludzi chorych, który wypędza demony, który w końcu panuje nad śmiercią. Wierzymy, że to, co zapisali ewangeliści, miało miejsce i do dzisiaj wydarzają się podobne cuda. Wierzymy, że chleb to ciało Jezusa, a wino to Jego krew. Wierzymy, że spotkamy się z Nim po naszej śmierci i że to nie będzie koniec. Wierzymy? Moja wiara jest dzisiaj na treningu, bo zapatrzona w kobietę z dzisiejszej Ewangelii poczuła, że musi trochę poćwiczyć.